prawie jestem pod pracą, ale jest tak pogoda depresyjna, kurczę, chyba trzeci dzień czy czwarty dzień z kolei leje. Cały czas leje. Tam wczoraj było chwilę takiego oddechu, że nie padało po południu, a tak to normalnie cały czas leje. To jest normalna pogoda okropna, taka, nie wiem, depresyjna. W ogóle bałam się, czy dzisiaj nie będę dwugać perkusji, a dlatego, bo rano wstałam, patrzę, a bandażyk zjechał, a już nie miałam czasu nawet tego bandażyka jej zawijać. To mamę obudziłam, czy mogła jej zawinąć, bo muszę po prostu do pracy wyjść. Tam niby coś zawinęła, ale mimo wszystko po pracy idę z tamusią do weterynarza, żeby po prostu poprawili ten bandażyk. Mam nadzieję, że się auto będzie, chociaż z tego co mi wiadomo, chyba znowu auta nie będzie. I znowu będę musiała MZ pomiechać. Już myślałam, może taksówkę wynająć, żeby ta łapka jej nie zmokła. Nie wiem, kurczę, no nie wiem, muszę pomyśleć. A tak, właśnie przez tą łapkę tamusi prawie bym się spóźniła na autobus. Co mi się w ogóle nie zdarza, no ale jednak... Stałam nad tą łapką, tam patrzyłam, zaglądałam i bym się po prostu mało spóźniała na ten autobus. No tak, tak. Co teraz? Jaki dzisiaj w ogóle jest plan? W ogóle tak jak mówię, mam mieć dzisiaj perkusję, ale nie wiem, czy nie będę musiała jej odwołać. No zobaczymy, na razie nie odwołuję. Zobaczymy, ile mi zajmie czasu siedzenie u weterynarza. Może być tak, że nikogo u weterynarza po prostu nie będzie. Nie będzie takiej potrzeby, żeby odwoływać lekcję perkusji. Nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy, zobaczymy. To się okaże w praniu, bo może być tak, że przyjdę, wejdę, zawiną i wyjdę. Może być tak, że będzie fura psów. No i będziemy siedzieć, Bóg wie ile. Koło tego weterynarza. Teraz do mamy pisze, jak tam łapka, czy nie jest za mocno. Bandaż ściśnięta, mama. Że nie jest, nie, że jest łapka ok, ale chyba nie odpadnie. Czyli żartuję, że niby ścisnęła mocno, ale wiem dobrze, że pewnie tak delikatnie ścisnęła, żeby po prostu z łapką było okej. No wiecie co? Najgorsze właśnie jest u zwierząt to, jak się łapki zawija, łapki, wszystko, co tam, cokolwiek ma tam robione, to nie wiecie, jak mocno to ścisnąć, żeby tego za mocno nie ścisnąć, żeby po prostu miała przepływ krwi. Ja po prostu się obawiam cały czas, żeby jej tego po prostu za mocno i to nie ścisnąć. I przez to właśnie, żeby za mocno to nie ścisnąć, za lekko znowu to ściskam i to po prostu po chwili zjeżdża. Więc dlatego idę do weterynarza, bo ja dopiero normalnie powinnam we wtorek iść do weterynarza, ale pójdę dzisiaj, żeby mi opatrunek zrobili. Będzie na sobotę, niedzielę miała fajny poniedziałek, wtorek fajny, świeży opatrunek. Widzicie to? Zima do nas wróciła. Za oknem był deszcz ze śniegiem, bardziej śnieg. Już chciałam wam mówić wesołych świąt, ale już śnieg się po prostu, dzięki Bogu, coś tam widzicie, roztopił, ale chcę do domu. Jak widzicie, kurczę, mam tachę, taśkę. I mam kawę, którą zaniosłam dziewczynom, a co się okazało, że dziewczyny tej kawy nie piją, więc wypiję tą kawę moja mama z tatą. Widzę, że coś zaczyna się przejaśniać, jest bardzo fajnie, cieszę się. Ale w ogóle, wiecie co, nie mówiłam wam nic, bo to się dopiero wczoraj dowiedziałam. Będę, tak jak się śmieję, na nowo wizę uzupełniać, bo poprosiłam jej kuzynka, czy mogłabym pomóc jej wypełnić wszystkie formalności, jeśli chodzi o wizę amerykańską, i będę jej pomagać w wypełnianiu dokumentów. Przez to, że teraz jesteśmy na etapie... kuzynka niby już wszystko załatwiła, jeśli chodzi o paszport, bo ona w ogóle paszportu nie miała, a chciałaby do połowy czerwca wyrobić. Myślę, że jest to możliwe, bo na paszport się czeka od 2 tygodni do miesiąca, na wizę około 10 dni, zależy jak konsul się umówi, więc jest to wykonalne. Aczkolwiek może się tak zdarzyć, że po prostu nie wyrobimy, chociaż będę wszystko robić, żeby wyrobić. Ja jej mówiłam, jak będziesz miała pierwsze podstawowe rzeczy, które musisz mieć, paszport, zdjęcie do wizy, no i oczywiście maila założonego ze swoim imieniem i nazwiskiem, to jest chyba taka podstawa, a potem zajmiemy się resztą, no i oczywiście pieniądze, które musisz mieć, żeby tą wizę zrobić. A z tego, co wiem, to chyba w tym roku będzie to o 100 zł więcej, czyli to będzie 724, jakoś tak ja płaciłam 624, a w tym roku 724. Nie wiem, skąd oni ten kurs biorą, jakiś kosmiczny ten kurs jest. Będziemy jeszcze raz na nowo po prostu uzupełniać papiery do wizy, bo to praktycznie wszystko od początku, bo to się okazało, że ona musi mieć też wizę turystyczną, bo ona myślała, że, ja też tak myślałam, że może jakieś tam poszerzenie czy coś, to inaczej wygląda, ale też musi wyrobić wizę turystyczną. A z jednej strony się cieszę, bo jak jej się uda dostać tą promesę w sumie, no to będziemy sobie razem do Stanów latać. Super sprawa, będę miała towarzyszkę. A właśnie, właśnie, i nie skończyłam mojego wątku. I tak jak mówię, będę na nowo właśnie załatwiać sprawy wizowe, więc na nowo będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ja nie wiem, niecały rok temu uzupełniałam te papiery, więc
Powiem wam, fajnie będzie odświeżyć takie coś, bo to faktycznie fajna sprawa. Jak może być, że za jakiś czas znowu jeszcze jakaś inna osoba będzie chciała zrobić wizę, to będę mogła z wielką przyjemnością i chęcią pomóc tej osobie w uzupełnieniu tych wszystkich formalności. A tak jak mówiłam, wracając do wątku, cieszę się, że kuzynka zrobi tą promesę, tylko teraz zależy, czy dostanie tą promesę, czy nie dostanie. Będę trzymać kciuki, żeby jednak dostała tą promesę, bo po prostu będę miała kompankę, żeby w przyszłości razem sobie do Stanów na własną rękę jeździć. Nie, wtedy po prostu nie będę sama latać, tylko wtedy z kuzynką będziemy sobie we dwie latać i zwiedzać Amerykę. Myślę, że fajna sprawa. No cieszę się, tylko właśnie zależy mi, żeby jednak ta kuzynka dostała tą promesę. No super by było, no zobaczymy, no. Tak, jestem w końcu w domu, a co się okazało, jeszcze z tamusią jechałam do weterynarza. A dlaczego? Dlatego jechałam do weterynarza, bo co się okazało, przyszłam do domu, patrzę na jej łapkę i coś mi się wydawało, że tą łapkę ma spuchniętą. Stopka, to od razu fuch, opatrunek odwinęłam, bo myślałam, że może za mocno ma czy coś. I po prostu mimo wszystko jednak stwierdziłam, że jeszcze, bo nawet wtorek ma ściągany szef z ucha i wizytę kontrolną, jeśli chodzi o łapę. I po prostu stwierdziłam, że kurczę, jednak lepiej niech to zawinie osoba, która się tym profesjonalnie zajmuje, a nie jeszcze psu krzywdę zrobię, bo za mocno łapkę ścisnę czy coś w tym stylu. I teraz ma, bo wcześniej miała zielony bandażyk, teraz ma różowy bandażyk, gdzieś miała różowa dama. Tak, ma ten, ale oprócz tego fajnie, bo jej dali właśnie ten sam żel, co dostałyśmy tutaj w szczykawce, który muszę jej smarować uszko dwa razy dzień. Co się okazało, jest to żel. Bo się spytałam, co to jest w ogóle za żel, się okazało, że jest to żel przyspieszający gojenie rana, oprócz tego dostała taki opatrunek w sprayu. Więc tak, no cieszę się, że jeszcze raz z nią pojechałam, z tą łapką, bo po prostu miałam wrażenie, że ta łapka jej puchnie, a według mnie no nie ma sensu, żeby przez naszą, nie wiem, niewiedzę, nie, no może nie tyle niewiedzę, ale co... Bo to może nie tyle jest niewiedza, co po prostu doświadczenie, żeby jeszcze psu krzywdę zrobić, jeśli chodzi o łapkę. Dlatego tak postanowiłam wspólnie z rodzicami, że jeszcze podjadę z nią. Tym bardziej, gdzie teraz jest ten taki weekend majowy i dłużej będzie musiała w tym opatrunku chodzić. Więc tak to wygląda. Ale weterynarz powiedział, że fajnie łapka się goi. To się bardzo cieszę. Jest ten taki różowy opatrunek, ale on tak nie oddaje aparat tego, jak w rzeczywistości jest, bo jest to faktycznie taki bardzo żarowiasty ten kolor tego opatrunku. Akurat pod brzuszkiem schowała. Ale pani doktor pochwaliła, że fajnie ta musia dochodzi do siebie, że jest okej, tak? A ja lecę szybko wcinać naleśniki, bo dzisiaj mam naleśniczki. A teraz szybki czas pozdrowień i odpowiedzi na wasze pytania. Może być tak, że dzisiaj ten vlog będzie ciut szybciej, co mnie bardzo cieszy. No to lecimy. Hubert Szarek, serdecznie pozdrawiam, gratuluję, że byłeś pierwszy. Marysia Szewczyk, serdecznie pozdrawiam, gratuluję, że byłaś druga. Odpowiadam na twoje pytania. Czy zrobisz room tour? Wiesz co, na razie, na dzień dzisiejszy, na razie nie, bo po prostu mam troszkę urwanie głowy. Ananas czy brzoskwinia? Zdecydowanie ananas. Biedronka czy Lidl? Chyba Lidl. Chociaż Biedronkę też lubię, ale chyba zdecydowanie Lidl. Lubisz śledzie? Pewnie, że lubię. Uwielbiam śledzie. Tylko potem mi wkurza to, że bardzo po tych śledziach suszy. Czy możesz... Można do ciebie wysyłać paczkę? Wiesz co? Chciałam uruchomić skrytkę pocztową, żeby to nie przychodziło paczki do mnie, tylko na skrytkę pocztową. A co się okazało, że jednak... Poczta ma wszystkie skrytki zajęte, a nie mam takiego miejsca, gdzie mogłabym te paczki, gdzie mogła po prostu bym wam podać adres, na który byście wysyłali te paczki, dlatego na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. A po prostu zależy mi, no nie chcę podawać swojego adresu zamieszkania prywatnego, więc tak, będę dalej cały czas starać się załatwiać coś z tą pocztą. Jak nie, no to trudno, to będzie jak będzie. Nagrasz filmik z pytaniami i odpowiedziami? No pewnie, że tak. Pewnie, że tak, na razie nie, ale na pewno takie filmiki co jakiś czas się pojawiają, więc musisz być po prostu czujna i takie coś będzie. Gdzie chciałabyś mieszkać? Chciałabym mieszkać w ciepłym kraju. Obojętnie, czy to Francja, czy Hiszpania, czy Portugalia, czy Ameryka, chociaż wolałabym zdecydowanie Amerykę, ale chciałabym mieszkać w ciepłym kraju, gdzie mam cały rok ciepło i na przykład tylko 10 dni w ciągu roku deszczowych. Taki kraj mi się marzy i serdecznie... O, chyba widzę jeszcze... O, jeszcze są pytania, o! Samsung czy Sony? Sony, zależy, jeśli chodzi o aparaty, to Sony.
Wiesz, co, powiem ci szczerze, nie ukrywam, że chyba pierwszy raz w życiu mam Samsunga jakiś sprzęt, to jest mój telefon. Tak, to zawsze z reguły właśnie Sony miałam. I jestem też zadowolona, ale chyba tu wygrywa Sony. Jakby był iPla, a Sony, no to wzięłabym iPla. Dlaczego twój kanał ma nazwę Zdrowotek? Dlatego ma taką nazwę, bo było cały czas założenie, że to będzie kanał związany ze zdrową żywnością, a niestety poszło to w innym kierunku, zupełnie innym kierunku. W pewnym momencie były to takie dosyć niezdrowe jedzenie, a teraz to takie bardziej vlogowanie. Aż nazwy kanału nie chcę zmieniać, bo to po prostu by było za duże zamieszanie. Musiałabym zmienić sobie nazwę wtedy t-shirtu, bluzy, maila, no wszystkiego. Jest to po prostu za duże zamieszanie, dlatego tego nie zmieniam, zostawiam tak jak jest. Czy lubisz dzieci? Wiesz co? Zależy jakie dzieci. Takie malutkie to nie lubię, ale jak są to takie dzieci 10 lat, no to spoko, mogę pogadać, nie ma sprawy. Bo takie malutkie to nie. Zamierzasz wyjść kiedyś za mąż? Wiesz co? Nie widzę takiej możliwości. Żebyście nie myśleli, że jestem jakaś inna orientacja czy coś. Nie, tylko po prostu, tak jak mówię, cenię sobie wolność. Tamulka, coś mi tu piszcie, jeszcze odpowiadam na twoje pytania. Nie ma problemu, jak chcesz, to możesz jeszcze więcej pytań odpowiadać, znaczy pisać, ja będę starać się na te pytania odpowiedzieć. Ja bardzo lubię odpowiadać na wasze pytania. Błażej Kurupiński, serdecznie pozdrawiam.